Zapraszamy na dzisiejszy spektakl. Rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Harris. Dudba Rajba. Tadeusz Socha. Jagniewczak. Dudba Rajba. Dobra pozycja do oddania strzału. Rafał Grodzicki. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Jest uderzenie głową na bramkę. Gol! Pięknie, Sevilla! Ależ urwał się spod opieki, głową umieścił pięknie piłkę w bramce. Znakomite zagranie, jak i cała akcja. Widać, że kapitalnie główkuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. Krzysztof Ostrowski. Jest partner z drużyny na lewym skrzydle. Rafał Grodzicki. Mila. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? O to chodziło! I będzie bramka! Ależ piękna bramka dla Sevilli! Mamy powtórkę. Spójrzmy, jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja. Bramka nie do obrony. Znakomita główka. Precyzyjnie trafił tam, gdzie chciał. Bramkarz był bez szans. Harris. Odegrał ponownie piłkę. Dudu Paraiba. Sebastian Mila teraz. Harris. Ostrowski. Socha. Przemysław Kaźmierczak. A szkoda, nie udało się opanować piłki. Sobota. Ostrowski. A teraz przy piłce Reyes. Ale są doskonale zgrani, bajeczni technicznie. Niecelne podanie i za chwilę wznowienie z autu. Socha. Ostrowski.
Dudu Paraiba. Dudu Paraiba. Milan. Ależ wspaniale to zrobił, cóż za zagranie. To był ewidentny faul na polu karnym i będziemy mieli rzut karny. Karny i sędzia pokazuje żółtą kartkę. Chociaż zgodzisz się, że równie dobrze mógł pokazać czerwoną. Masz rację, miał sporo szczęścia. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Czasem po twarzy zawodnika widać, że może nie strzelić karnego. On od początku wyglądał mi na takiego, który trafi. Może być groźnie. Mogło być niebezpiecznie, ale świetnie interweniował głową. Przemysław Kaźmierczak. Milan. Po pierwszej połowie mamy 2-1. W pierwszej połowie widzieliśmy nierówną walkę. Zaczyna się druga połowa. Próbował piętą, ale rywal wychwycił. I podaje głową do kolegi z drużyny. Mamy centrę. Dośrodkowanie, ach, może być groźnie. Ale zmarnowali kapitalną okazję. Fatalnie główkowo, jak widzimy, zmarnował doskonałe dogranie. Nawet nie trafił w światło bramki. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Rafał Grubicki. Waldemar Sobota. Teraz Milan. Dudu Paraiba. Prawie, ale nie opanował piłki. Przyjął i odgrywa z powrotem. Waldemar Sobota. Przy piłce Reyes. Czy to uderzenie w stronę bramki? I za moment gracze Sewilli rzut rożnego. Oba zespoły dokonują zmian. No nie wykorzystali tego stałego fragmentu. No tym strzałem głową chciał zaskoczyć. Odzyskali piłkę w środku pola. Ryzykownie, ale udanie. Milan. Kaźmierczak. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. Obrońca przechwytuje dośrodkowanie. Strzela! Udanie zablokowali ten strzał. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Tadeusz Socha! Aj, szkoda! Nie zdołał sięgnąć tej piłki. Pięknie wyskoczył, ale tylko ją musnął. Słabiutkie wykończenie tego dobrego rzutu rożnego. Sobota. Stefanowicz. Dudu Paraiba. Stefanowicz.
Ewierczak. Wymiana podań między dwójką graczy. Będzie mógł podać na lewą stronę. Ostatnie minuty mogą być naprawdę ciekawe. Mecz wciąż nie jest rozstrzygnięty. Prochowski. Dobrze ustawiony partner w środku pola. Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu z autu. Równoczesna zmiana w obu drużynach. Dalibor Stevanović. Cetnarski. Stevanović. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. Czy to wykorzysta? No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Czy to wykorzysta? Znakomitym wybiciem zażegnał niebezpieczeństwo. Brawo. Waldemar Sobota. Właśnie sędzia zakończył to spotkanie. Przed tym spotkaniem wskazywano ich z góry na porażkę. Przegrali wprawdzie, ale zagrali znakomity mecz. Na pewno są zawiedzeni tą porażką, ale mimo wszystko powinni schodzić z boiska z podniesionymi głowami. Zagrali naprawdę, jak powiedziałeś, świetny mecz. Ja nie wierzę, państwo też, ale niestety to spotkanie dobiegło końca. Mówię niestety, bo mecz naprawdę znakomity. Dawno nie widziałem takiego spektaklu. Myślę, że co do tego jesteśmy zgodni. Życzę państwu dobrej nocy, choć chyba szybko nie zaśniemy.